pani redaktor Wasilewska, TVN24. Już teraz TVN24, bardzo proszę. Ja też bym chętnie usłyszała odpowiedź, ale dobrze. I ja tym razem nie KRS. Dzień dobry panom. Ja chciałam zapytać o specjalne posiedzenie rządu 30 czerwca w sprawie węgla. Czy to prawda, panie ministrze, że doszło do jakiegoś, zacytuję gazetę.pl, ostrego spięcia, a może po prostu do jakiejś rozmowy pana i premiera Morawieckiego? I czy doszło do tego, że premier Morawiecki przyznał się, że nie miał żadnych analiz, decydując o embargu na rosyjski węgiel? Panie redaktor, przebieg posiedzenia rządu ma charakter poufny. Proszę się nie gniewać, ale nie będę komentował przebiegu posiedzenia rządu, który był zwłaszcza zwołany na wniosek Solidarnej Polski po to, aby dokładnie ocenić sytuację, jaka ma miejsce w Polsce. Ale mogę dodać coś, co nie jest tajemnicą, a co jest krycie skrzętnie ukrywane przez stację, pani redaktor, że problem z polskim węglem pierwotnie tak naprawdę bierze się z polityki Unii Europejskiej i polityki realizowanej przez kolejne rządy. Dlatego, że Polska kiedyś eksportowała w ogromnej ilości węgiel i na tym zarabiała. I to mogłoby trwać nadal. I dzisiaj Polska by na tym zarabiała krocie. W tym akurat w tej dobie paradoksalnie kryzysu energetycznego. Ceny węgla wzrosły na rynkach światowych przeszło trzykrotnie i to, czy blisko trzykrotnie, i to dawałoby nam możliwość czerpania z tego tytułu ogromnych zarobków, ale wymuszana przez politykę Unii Europejskiej likwidacja polskich kopalń, polskiego górnictwa, zablokowanie przez Komisję Europejską i politykę klimatyczno-energetyczną sfera inwestycji w polskie górnictwo sprawia, że dzisiaj my nie tylko, że nie mamy węgla, ale musimy go kupować przepłacając w dalekich krajach i mamy wielki problem. I to jest też właśnie efekt prowadzenia takiej polityki przez kolejne rządy, podkreślam, z wielkimi zasługami, zwłaszcza Donalda Tuska, a przecież jeszcze Jerzego Buzka. Polityki, nie chcę powiedzieć na kolanach, ale polityki wobec interesów Unii Europejskiej, jak teraz wyszło na jaw, porozumienia tak naprawdę Berlina i Moskwy, przejścia z węgla na gaz, bo istotą pakietu klimatyczno-energetycznego jest wprowadzenie okresu przejściowego związanego z odejścia od węgla na rzecz gazu. A to jest takie retoryczne pytanie, kto miał na tym zarabiać? Panie ministrze, ale no, były więc pieniądze i mogły być na odnawialne źródła energii, no i też chciałam tylko powiedzieć, że nie ukrywamy tutaj. Pani redaktor, to mamy w takim razie inną percepcję, jeżeli chodzi o działanie pani stacji, chociaż rozumiem i szanuję to, że pani dzielnie stara się bronić czegoś, co się bronić nie da. Prawda. Jeśli chodzi tak. O, tak, się tak rozgadzamy, jeżeli chodzi o nierzetelne informowanie przez stację TVN na temat rzeczywistych powodów kryzysu energetycznego w Polsce, bo ten kryzys ma dużo głębsze powody niż tylko te, które się usiłuje w tej chwili przedstawić. To nie jest prawda, że sam konflikt, atak zbrodniczy, atak Putina na Ukrainę jest przyczyną tych problemów. Przyczyną problemów Polaków tak naprawdę w dużej mierze jest polityka Unii Europejskiej, która prowadziła właśnie do stworzenia tych zagrożeń. I żeby nie być gołosłownym, to odsyłam panią redaktor do pewnego sporu, który na łonie rządu się pokazał, można powiedzieć, uwidocznił, a jest i znajduje swój wyraz też i w domenie publicznej, w oświadczeniach, które nadal tam można znaleźć, polityków Solidarnej Polski, jak i większości, czyli głównego koalicjanta naszego Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o dokument dotyczący rozwoju energetyki Polski do 2040 roku, który został przyjęty przez rząd w lutym zeszłego roku. I wtedy, kiedy nikt nie przypuszczał, my również, nie mieliśmy takich chodów w Moskwie, żeby przypuszczać, że Putin zaatakuje w lutym bieżącego roku. Nie wiem, czy ktokolwiek miał, oby więc nie. W każdym razie my również nie przypuszczaliśmy, ale zagłosowaliśmy przeciwko temu dokumentowi, bo mówiliśmy, że kiedyś w przyszłości może się zdarzyć, że Putin, wykorzystując Nord Stream 1 i Nord Stream 2, może zaatakować Ukrainę i może zaatakować nawet inne państwa. I blokując i szantażując dostawami gazu, zagrozić suwerenności energetycznej Polski. I ten scenariusz ziścił się dużo wcześniej, niż moglibyśmy wówczas przypuszczać. Nie, stąd był też pomysł na to, żeby pani ministra iść w stronę OZE, tak, a nie w stronę zwiększania wydobycia węgla. Nasze przewidywania się potwierdziły, a ten dokument zakładał odejście od węgla na rzecz gazu.
Odejście od węgla czy gazu. Dlaczego? Dlatego, że jest Fit for 55, dlatego, że jest polityka energetyczna Unii Europejskiej, polityka, co nawet ujawniają niemieckie media, wspierana przez Gazprom i przez różne fundacje Gazpromu, które włożyły bardzo duże pieniądze, by przekonywać Niemców do jak najszybszego odejścia od węgla i forsowania właśnie rozwiązań przejścia na, z węgla na gaz. Czy ja mogę jeszcze dwa słowa do pani redaktor, bo pani redaktor była uprzejma powiedzieć, że gdybyśmy wytwarzali więcej, gdybyśmy stworzyli i zbudowali więcej mocy z OZE, to dzisiaj nie mielibyśmy problemów. Nie, powiedziałam, że można było na to przeznaczyć pieniądze. Dobrze, te pieniądze były przeznaczane, bo chcę pani powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o postęp w inwestowaniu w odnawialne źródła energii, to Polska sobie z tym radzi naprawdę całkiem nieźle, ale chcę pani powiedzieć, że chcę panią zapytać, a kto ma więcej źródeł, kto wytwarza więcej mocy z OZE, pani zdaniem, Polska czy Niemcy? Niemcy. Brawo. A dlaczego w takim razie Niemcy, skoro mają tak dużo wytwarzanej energii z OZE, boją się, czy będą w stanie ogrzać swoje domy na zimę? A wie pani dlaczego? A dlaczego? Dlatego, że chodzi tutaj o stabilne źródła energii. Dlatego inwestowanie w niestabilne źródła energii, które są bardzo przyszłościowe. Może w przyszłości będą baterie takie, proszę bardzo, może w przyszłości będą baterie takie, które zapewnią przetrzymywanie energii wytworzonej z OZE na dłuższy okres czasu. Ale póki ich nie ma, a póki co ich nie ma, to kluczowe są stabilne źródła energii. I proszę sobie wyobrazić, że stabilnym źródłem energii jest właśnie węgiel, a nie OZE. Dlatego nigdy pani nie może porównać wytworzenia energii z OZE do węgla, póki węgiel jest stabilnym źródłem energii, a OZE nie jest stabilnym źródłem energii. I mówię o tym też w takim kontekście, że jak ogląda się państwa stacje, to ma się wrażenie, że jest jeden pozytywny bohater, jeden negatywny bohater. Jeden pozytywny bohater to jest Unia Europejska, która zawsze chce tylko dobrze, zawsze miała rację, i Polska, ten polski rząd, który jest zawsze zły, zawsze się... Proszę państwa, a jak to się stało, że na przykład całkiem niedawno Unia Europejska wymusiła, Niemcy używając instytucji unijnych, wymusiły na Litwie, żeby przepuszczali towary do Kaliningradu w interesie czyim? To w interesie czyim? Czyim? Unii Europejskiej czy Rosji? Oczywiście, że w interesie Rosji. Ale tam jest u was zawsze Unia Europejska z pozytywnym bohaterem, a nie Polska. I nie miejmy żadnych złudzeń. Gdyby Polska znalazła się w takiej samej sytuacji jak Ukraina, moim zdaniem byłaby potraktowana dokładnie tak samo, jak dzisiaj jest traktowana Ukraina, gdzie po tą broń Ukraińcy dalej wyglądają i dalej się nie mogą doczekać, bo Niemcy zawsze mają jakieś wytłumaczenie. Trzeba to rozumieć, trzeba rozumieć te mechanizmy, a nie Polakom wmawiać każdego dnia, prawda, całą dobę, że Unia Europejska jest tylko rozdaje te pieniądze i tylko czeka, tylko ten polski rząd, no niestety jest taki, że do niczego się nie nadaje. No niestety rzeczywistość, jak widać na przykładzie OZE, jest dużo bardziej skomplikowany. W jakim sensie to się dzieje? Dziękuję serdecznie. Było jedno pytanie na redakcję. Pani miała możliwość zadania kilku już pytań. Nie widzę więcej redakcji. Ja tylko chciałam jeszcze pana ministra, wracając do mojego pytania, dopytać, czy pan premier miał wiedzę w takim razie na temat skutków takiego embarga na węgiel rosyjski, czy nie miał, czy miał jakieś analizy, jaka jest pana wiedza w tym zakresie? Panie redaktor, pani powtarza pytanie, które pani zadała pierwotnie, odwołując się do przebiegu... Może pan to wie nie z posiedzenia rządu. Pani się odwoływała do przebiegu posiedzenia rządu i dzisiejsza zmiana pani pytania z pominięciem tego drobnego fragmentu w pytaniu nie zmienia jednak istoty pani pytania. Moja odpowiedź nie jest aktualna. Myślę, że może przebieg Rady Ministrów wymaga wzajemnej poufności, wzajemnego zaufania i nie skorzystam z okazji, by naruszyć te zasady. Jesteśmy konsekwentni. Nie ujawniamy przebiegu Rady Ministrów, bo takie są zasady każdego rządu. Natomiast z całą pewnością troszczymy się o energię i o węgiel i dlatego też Solidarna Polska od kilku dobrych lat stawia sprawę fatalnej polityki Unii Europejskiej wprowadzanej przez kolejne rządy, która naszym zdaniem mogła doprowadzić do kryzysu energetycznego w Polsce, a dzisiaj już możemy powiedzieć doprowadziła do kryzysu energetycznego w Polsce, ponieważ nie da się racjonalnie uzasadnić braku węgla w kraju, w którym są gigantyczne zasoby węgla w zasięgu ręki. To jest efekt fatalnej polityki Unii Europejskiej, która była wprowadzona w życie, a zgoda na zaostrzenie pakietu Fit for 55, zgoda na przejście z węgla na gaz, tak jak forsował Berlin i Bruksela, niosła w naszej ocenie i rzeczywistość to pokazuje bardzo poważne zagrożenia nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Więc to wszystko, co powiedziałem, jest jak najbardziej aktualne i mam nadzieję, że Państwo materiały będą w sposób bardziej wyważony i w pełnym kontekście pokazywać konsekwencje kryzysu energetycznego, który nastąpił w Polsce, bo on nastąpił z tego powodu, że były podejmowane fatalne decyzje
przez ostatnie lata wymuszane nie przez Moskwę, nie przez Putina, tylko wymuszane przez Brukselę i Berlin, który nawiasem mówiąc pozostawał i pozostaje niestety nadal w bardzo bliskich, zażyłych relacjach biznesowych z Putinem i z Gazpromem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze, dziękuję panie pośle oraz państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy.